dniu wczorajszym w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie młodzieży z Markiem Koteńskim. Chciałem powiedzieć, że system, który stworzyłem w Monarze razem z przyjaciółmi, z młodymi ludźmi, jest systemem bardzo twardym. Jest systemem, który stworzyli sami młodzi po to, żeby wyrwać z siebie raka narkomanii. Jeżeli do was przyszedłby człowiek, który byłby chory, złośliwy, z przerzutami, byłby człowiekiem konającym, który byłby już wychudzony, straszliwie zawiedzony. Czy wy byście zaproponowali mu picie rumianku? Myślę, że nie. Zaproponowaliście byście mu leczenie intensywne, naświetlanie, operacje i wiele, wiele innych rzeczy. Być może można by go uratować. To samo jest z narkomanami. Nie można narkomana przytulić, objąć go ramieniem i powiedzieć: stary, nie bój się, ty na pewno z tego wyjdziesz, jak ja będę twoim przyjacielem. Do tego, żeby wyjść z narkomanii, trzeba cholernie dużo wysiłku, cholernie dużo zapału i trzeba gromady ludzi zapalonych, idących na całość. On mu odpowiada taka sprawa, żeby właśnie jedząc obiadek tutaj zaproponowałem, żebyśmy właśnie zawezwali kogoś z miasta, żebyśmy od razu na gorąco coś zaczęli robić fajnego, żebym ja wyjechał z jakimś jakby, z otuchą, że tu się coś będzie działo, że ja tutaj wrócę i otworzę fajny klub, który będzie waszym klubem. Chcecie tego? Kto chce tego? Niech podniesie rękę. To dużo chce. Tak jak w polskim Sejmie. Wszyscy podnoszą, bo to jest bezpiecznie. Niektórzy nawet dwie ręce. No, to pani powiedziała, że tam jest pani, że owszem, być koncert, ale każdy musi przynieść ze sobą babcię. I próbowaliśmy praktycznie wszędzie. Ja współczuję wam bardzo, bo naprawdę to nie macie swoich reprezentantów, którzy by z wami stanęli i stanęli na czele was i reprezentowali wasze interesy. Naprawdę, to jest taka prawda. No ja dlatego się właśnie, ponieważ poczułem to, że jesteście samotni, zacząłem jakby was reprezentować. I jakby może nie tylko działam z narkomanami w tej chwili czy innymi ludźmi, tylko postanowiłem stanąć na czele wielu młodych ludzi. Taka jest prawda. Uważacie, że jest taka potrzeba, ale czy, żeby tą potrzebę wyartykułować, musiał przyjeżdżać pan Koteński? No, momencik. No pewnie musiał jednak. No, więc teraz pytanie takie, czy to jest aż tak intensywne, czy nie? Ale przejdźmy dalej. Po prostu, żeby to nie było tworzone dla młodzieży, więc ja tutaj deklaruję, że jestem do dyspozycji młodzieży. W tym sensie, że jeżeli rzeczywiście ktoś będzie tym zainteresowany, będzie chciał to realizować, bardzo chętnie zapraszam, proszę zjawić się w urzędzie. W spotkaniu w technikum mechanicznym, już po tym spotkaniu z jednym z kolegów, pytaliśmy się pana burmistrza, czy można by właśnie znaleźć salę na koncert na Etarku. I proponowaliśmy mu, żeby jakoś oddziaływał osobiście na kierowników szkół, na kierowników internatu czy dyrektorów szkół. Pan burmistrz oczywiście przed wyborami powiedział: oczywiście, wszystko załatwi się, minęły wybory, nowy Sejm jest, pan burmistrz nie wszedł, no i jest jak jest. Sądzę, że na pewno wam nie odmówił, tylko trzeba przejść od gadania do pewnego działania. Tak. Rozumiem, że gdybyście, i tutaj znowu postawię zarzut, możecie już gwizdać, postawię zarzut, że gdybyście rzeczywiście chcieli, była taka potrzeba, to na pewno mieliście werbalną zgodę burmistrza, akceptację. Sam kolega powiedział, że to była kampania wyborcza, w kampanii wyborczej się obiecuje. Więc trzeba było złapać za ten palec. Kiedy przyjadę koniec listopada do was, to przyjadę po to, żeby napić się herbaty już w naszym wspólnym lokalu. Ok? Pytanie na sam początek. Dlaczego ty to wszystko robisz?
No, pytanie jest bardzo trudne, a jednocześnie bardzo łatwe. No po prostu robię to już od 25 lat, pomagam młodym ludziom, działam w zakresie pomocy ludziom, którzy są w trudnych sytuacjach, a w tej chwili postanowiłem zacząć pomagać ludziom tak zwanym normalnym, młodzieży zagubionej, która nie ma swojego reprezentanta. Długo czekałem, że może znajdzie się ktoś taki, na razie nie znajduje, więc postanowiłem trochę odbić od patologii, przestać troszeczkę na razie zajmować się narkomanami, chociaż zajmuję się nimi nadal, i przejść jako człowiek reprezentujący właśnie tą zagubioną polską młodzież. A jak się to wszystko zaczęło? Czy miałeś z tym jakieś osobiste doświadczenia? Czy może brałeś kiedyś narkotyki, czy piłeś, czy może byłeś w jakiejś niepełnej rodzinie? Nie, więc rzeczywiście plotka mówi, że ja byłem kiedyś narkomanem. Nigdy narkomanem nie byłem, nigdy nie brałem narkotyków, nie paliłem nawet marihuany, która też jest zresztą narkotykiem. Jedynym moim nałogiem było palenie papierosów, ale rzuciłem przed 15 laty. Właściwie nic takiego się nie zdarzyło w mojej rodzinie, co by inspirować mnie do zabrania się za narkomanów. Po prostu mnie inspirowała trudna praca. Z narkomanami jest bardzo trudna praca. Trzeba się poświęcić tym sprawom. Ja lubię się jakby poświęcać, lubię robić rzeczy trudne. I stąd właśnie moja przygoda z narkomanią, która już trwa tyle lat. Czy stan zagrożenia narkomanią, tymi problemami XX wieku w Polsce jest rzeczywiście taki duży, jak pan mówi? No w tej chwili jest ogromny. Z powrotem na początku lat 80. jakby troszeczkę problem znikł, ale w tej chwili wyraźnie się intensyfikuje. Nie ma właściwie szkoły w Polsce, w której nie byłoby dealerów sprzedających narkotyki. Właściwie wszędzie scena narkotyczna rozwija się, coraz bardziej wkracza amfetamina. Młodzież jest jakby bardzo, bardzo zagrożona w tej chwili. Myślę sobie, kryzys moralny, nie tylko kryzys ekonomiczny, w ogóle cała transformacja ustrojowa w Polsce wyraźnie no jakby sprzyja rozszerzaniu. Jesteś z zawodu? Psychologię. Uniwersytet Warszawski w 65 roku. Byłem najlepszym studentem na roku, pisałem pracę magisterską na temat ludzkich aspiracji i po prostu ale przede wszystkim jestem człowiekiem, ja nie uznaję zawodów. Ja myślę sobie, że to nie studia zrobiły ze mnie człowieka. Raczej rodzina, raczej moje zainteresowania. To było powodem tego, że właściwie postawiłem na ludzi, fascynuję się ludźmi, kocham ludzi. I właściwie ludzie tym tworzywem, które dodaje mi sił. I dzięki moim sukcesom i niepowodzeniom mogę dalej funkcjonować, ale zawsze zwycięża jedno. Zwycięża jak gdyby taka idea, że trzeba pomagać ludziom i trzeba być z nimi zawsze na dobre i na złe. Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów. Jeszcze, że to zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarny Targu. Honoru gospodarza prowadzili prezenterzy Radia Alekt, Urząd Miasta reprezentował sekretarz Jacek Fryźlewicz, a koncertowały dwa nowotarskie zespoły Jazz Quartet i Infamia.